w Polsce na temat Rosji, tej wcześniejszej, sprzed wielu wieków, czy Związku Radzieckiego, czy nawet dzisiaj, to bardzo dużo Polaków uważa właśnie to państwo za co najmniej przeciwnika, a może nawet wroga. W związku z tym ci ludzie nigdy nie powiedzą, że wierzą Rosji, jak również w to, że właśnie jest śledztwo prowadzone rzetelnie, że zostanie wyjaśnione w pełni, że nawet jeżeli, podkreślam to, że jeżeli nawet wina leży po stronie rosyjskiej, to właśnie zostanie też powiedziane wprost, że będą chcieli oszukać Polaków, nas wszystkich, państwo polskie. Także to jest, tak myślę, że tylko i wyłącznie ta wiara, czy też brak tej wiary w nas samych. Pani Joanno, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Sprawa byłaby jednoznaczna, gdyby rząd pana Tuska postawił sprawę jasno, że strona polska i strona rosyjska będą na równych prawach prowadziły śledztwo, a podstawy prawne pan rząd Tuska miał, nie skorzystał, bo obawiał się, że wywrze to jakąś zimnowojenną presję na stronę rosyjską, a zatem to pan Tusk wykazał się rusofobią, którą imputuje polskiemu społeczeństwu. Zresztą ta sprawa tak postawionego śledztwa, że strona rosyjska tylko je prowadzi, jest pochodną tego, że rząd Tuska zgodził się na to, by wizyta pana prezydenta była uznana za wizytę prywatną. To już był precedens, że pan Arabski mówił, że to jest lot prywatny do Brukseli. Brak systemu ILS na lotnisku, który później, gdy przylatywał pan Putin, ponoć się pojawił. I również w środę, gdy wizytował to lotnisko pan Tusk i pan Putin, był system ILS. Także tu leżą przyczyny tego, że... Bardzo dziękuję za telefon. Pan Juliusz, jeszcze króciutko. Halo? Witam, panie redaktorze. Witam pana. Ja mam takie jedno pytanie tylko. Dlaczego tak jak Rosjanie nam udostępnili ze swoich niby to czarnych skrzynek tylko scenogramy, dlaczego myśmy swoją specjalnie zakodowaną czarną skrzynkę dodatkową, którą żeśmy przywieźli do Polski, rozkodowaliśmy, z powrotem żeśmy odwieźli do Rosji? Dlaczego nie można było im dać tylko scenogramów z rozkodowania tej skrzynki? Grzegorz Sobczak, redaktor naczelny magazynu lotniczego Skrzydlata Polska. Tych informacji, które do nas docierają, nie mamy podstaw, aby sądzić, że śledztwo w jakiś sposób jest prowadzone nierzetelnie. Wynika nawet, że Rosjanie wykonują również rzeczy, których tak naprawdę nie musieliby wykonywać, czyli idą pod kątem współpracy znacznie dalej niż wynikałoby to czysto formalnie z konwencji chicagowskiej. Wrócimy do rozmowy już za chwilę. Ponownie na antenie Edmund Klich, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i major Michał Fischer. Witam panów, dzień dobry. Dzień dobry panu. Słyszymy się. Dziś na pytanie, czy wierzymy w rzetelność rosyjskiego śledztwa. 27% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 73% odpowiedziało, że nie. Panie przewodniczący, słyszymy się? Tak. Panie przewodniczący, powstaje wrażenie, zresztą wyrażane również w telefonach od słuchaczy, że polska strona nie pracuje nad przyczynami katastrofy na równych prawach, uczestnicząc w pracach Komisji Rosyjskiej. Czy to są sugestie uzasadnione? To jest całkowita nieprawda, całkowicie nieuzasadnione sugestie. Ja dziwię się, że te fobie antyrosyjskie ciągle takie duże są w społeczeństwie. Słuchacze między innymi pytali o polską czarną skrzynkę. Co się z nią dzieje? Ona jest, myślę, w dyspozycji między innymi pana, dane ma pan minister Müller w swojej komisji. Ale oczywiście dane te są tutaj w MAK-u, więc te dane są dostępne od samego początku, bo było to badane w Polsce, więc tu nie ma żadnych podejrzeń. 3 dni po tragedii, o czym pisze dzisiejsza prasa, na emeryturę odszedł rosyjski kontroler, który przyjmował Tupolewa. Zdaniem Jerzego Polaczka z Sejmowej Podkomisji Lotnictwa trzeba to koniecznie wyjaśnić. Pan rozmawiał z tym człowiekiem, prawda? Proszę pana, ja wiedziałem od pierwszego dnia, że on miał przejść na emeryturę i ja widziałem tragedię w jego oczach, bo on szykował się na emeryturę, został wyznaczony do tego zadania. Czyli ja nie ma sensu szukania tutaj drugiego dna? Absolutnie, absolutnie.
Po prostu jeśli ktoś ma plan odejścia na emeryturę, no to nawet jeśli uczestniczy w takim zdarzeniu, to odchodzi, prawda? U nas też by ktoś odszedł na emeryturę, jeśli był plan. Ja wiedziałem o tym od początku, że taki plan jest i to jeszcze powiększało jego tragedię jako człowieka. Panie majorze, przeróżne koncepcje, sugestie pojawiają się no niemalże codziennie. Stąd to moje pytanie, czy zakłócenia drogą radiową, które wpływają na urządzenia na pokładzie samolotu, są możliwe? Nie wiem, natomiast chciałbym tutaj, korzystając z rzadkiej okazji, że mogę bezpośrednio zadać pytanie panu pułkownikowi Klichowi. A no właśnie, o to też chciałem prosić. Właśnie. Panie pułkowniku, czy pan mnie słyszy? Ja zaraz zatrzymam się tutaj, bo ja idę na ulicy, także proszę o pytanie. Panie pułkowniku, powiedział pan, że załoga czytała wysokość 80-70 metrów. Czy to poszło dalej? Czy czytali 50? Poszło dalej. Czy do jakiej wysokości dojechali z tym czytaniem? Do 20. No to jest, czy kontroler podawał im w tym czasie odległość do pasa? No to już tak szybko szło, że nie było odległości. Że nie była podana. Czy oni mieli świadomość, że oni nie są na ścieżce, tylko są poniżej? Proszę? Zaraz, bo... Czy oni mieli świadomość, że są poniżej ścieżki? No ja myślę, że jak przeszli wysokość decyzji, to mieli świadomość, że są poniżej wysokości decyzji, ale myślę, że dowódca pilotujący był tak zaprogramowany, że tylko dobre szkolenie w CRM-ie drugiego pilota mogło go wyrwać według mojej oceny z tego stanu zaprogramowania. No bo to jest niemalże samobójstwo moim zdaniem. No jeżeli oni nie wiedzą, jaka jest odległość do pasa i jadą do 20 metrów z pełną świadomością. No to jest szkolenie, niestety. To jest szkolenie. Gdyby kilka razy tak zabili się w cudzysłowie na symulatorach, to by wiedzieli, czym to grozi. Tam jeszcze ten teren miał wpływ też pewien na szczegóły oczywiście. No to było według rady wysokości. W tym momencie oni nie odebrali żadnego ostrzeżenia od nawigatora? Odebrali. Ale teraz nie powiem w szczegółach. Zresztą ja już tak za dużo ujawniam, już mnie niektórzy krytykują, że gadam za dużo, także ja chciałbym te szczegóły pozostawić do odtajnienia rejestratorów, bo to będzie poniedziałek, także proszę czekać. No. Oczywiście, będziemy czekać z utajnieniem. To, co pan powiedział, to jest wprost sensacyjne w tym momencie. No więc właśnie, więc te wszystkie inne dyskusje tracą wartość tutaj, prawda? Czyli mieli świadomość taką, że jadą na 20 metrów i nie wiedzą, jaka jest odległość do pasa. No to jest faktycznie... Nie, odległość wiedzieli, bo przed chwilą im pracowała marka bliższej, także oni mieli tutaj świadomość odległości. I schodzili na 20 metrów kilometr przed pasem? Ja nie wiem dokładnie kilometr, ja mam gdzieś to rozpisane, bo tam sobie liczenia robiłem, ale to jest ta odległość ogólnie rzecz biorąc, prawda? No to jest po prostu niesamowite, ja aż to niewiarygodne. Właśnie. I wtedy ucinają się spekulacje, prawda? No wtedy się ucinają spekulacje. Ja po prostu, było to dla mnie aż tak niewiarygodne, że do siebie nie dopuszczałem takiej myśli, że oni z pełną świadomością zeszli na 20 metrów, w momencie, kiedy im, jak pan powiedział, dzwonił marker bliższej, czyli byli kilometr przed pasem. Tak. No nie rozumiem. Wiem, czy to było zaraz potem, ale to tam w tych okolicach, bo ja teraz nie mam tego stenogramu, więc nie chcę...